Tak, minutę muzycznego. To w takim razie jeszcze zanim pytania, dobrze. Ja bardzo lubię, to jest może takie za płytkie słowo, ale czasem mnie dotykają bardzo takie lakoniczne, wydaje się być żartobliwe, bardzo jaskrawe zdania papieża Franciszka. On tymi, zdaje sobie z tego sprawę, że niektórymi tekstami bardzo dużo ludzi denerwuje. W niektórych głowach, świadomie lub nieświadomie, powstaje czasem dosyć dużo zamieszania. Ale mówię o tym dlatego, że chcę przywołać jeden taki tekst, który skierował do księży. I niektórzy moi koledzy się wkurzają na papieża Franciszka, że w ogóle jak, po co w ogóle tak mówi? I tym zdaniem takim, do którego się uśmiecham i które mi się naprawdę bardzo spodobało, to mówi papież tak. Księża, nie odpowiadajcie na pytania, których nikt nie zadaje. Nie odpowiadajcie na pytania, których nikt nie zadaje. Tak się silicie w tych waszych katechezach, myślicie, że ludzie o to pytają. Po prostu możliwe, że nie pytają. Więc ja w sumie ucieszyłem się, wiecie, że jest taki punkt pytania i odpowiedzi. Choć mam też, i to jest jakby skrajnie w emocjach moich taka postawa, że doświadczyłem już tego kilka razy, będąc organizatorem jakiegoś wydarzenia, przede wszystkim to się działo wtedy, kiedy byłem duszpasterzem akademickim, albo kiedy byłem w seminarium ojcem duchownym, więc zapraszaliśmy różnych zacnych gości. I teraz tak, jeszcze ten chłop nic nie zdążył powiedzieć. Nikt go w ogóle nie zna. A on zaraz na początku mówi, słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to ja chętnie odpowiem. Ja sobie myślę, za kogo on się w ogóle ma? Że my go mamy pytać. No przecież jak ma coś do powiedzenia, to niech powie. A nie, że on siebie uważa za wybitnego, który zna odpowiedzi na pytania. I ja mówię o tym, dlatego że ja tak myślę, skromnie i nieskromnie o sobie, że najprawdopodobniej będą takie pytania, przy których się poddam, no bo się naprawdę nie znam. Jak będę umiał odpowiedzieć, tak jak będę umiał, to postaram się. Ale nawet jak ksiądz Paweł mówi o tym, że no, że zaprasza tu do pytań, a jak nie, no to będę mówił, a ja pomyślałem sobie, jak nie, to będziemy mieli świetnie, słuchajcie, do wpół do 12 będzie przerwa. To będzie dopiero świetnie. Więc ja rozumiem, że my wcale nie musimy półtorej godziny tu być. Ale wam naprawdę bardzo dziękuję i się ogromnie cieszę, że mogę tu być. I chcę też powiedzieć, że to jeżeli zrobię teraz taki podział wy i ja, to wy mi bardzo pomagaliście być tutaj. I bardzo wam za to dziękuję. Swoją obecnością, swoim sposobem patrzenia na mnie, swoim sposobem słuchania, czy tak jak reagowaliście, to było dla mnie bardzo, bardzo pomocne i bardzo wam za to dziękuję. A teraz już nie oddaję mikrofon, tylko nałączę następne. Niech się dzieje. No mnie wczoraj poruszył ten temat oczywiście dawania Pisma Świętego i bardzo bym chciała wszystkim naszej czwórce dzieci dać Pismo Święte, ale najstarsza córka jest obecnie w związku z agnostykiem, jest po ślubie cywilnym. I oczywiście pierwsza myśl taka, że będzie niedługo okazja, żeby jej to Pismo Święte przekazać. A druga myśl taka, że czy powinnam rzucać perły przed świnie, nie? Czy to jest przed wieprzem, wiadomo, ten cytat z Pisma Świętego przyszedł do głowy i tak proszę księdza o odpowiedź. Wyobrażam sobie, że każdy ma jakąś odpowiedź, ale skoro pytanie jest do mnie, to...
To ja odpowiem tak, jak myślę. Myśl jest naprawdę piękna, żeby dać Pismo Święte swoim dzieciom. Wy tyle rzeczy dajecie waszym dzieciom. Dawajcie im zawsze to, co jest najlepsze. Myślę, że czasem ludzie również bardzo wierzący, dlatego że nie zatrzymują się i nie myślą o tym, co najważniejsze, nie dają im tego, co najważniejsze. Ja wierzę, że Biblia, Słowo Boże, wielu z was albo wszyscy dajecie waszym dzieciom od małego. Biblia dla dzieci, Biblia w obrazkach, Biblia w komiksach. I to jest bardzo dobrze. Czy dać córce, która związała się z człowiekiem, który jest agnostykiem, dać Biblię? Dać dwie Biblie. I jej, i jemu. To jest jedna rzecz, taka jest moja odpowiedź. I odniosę się jeszcze do tego tekstu, który rzeczywiście Pan Jezus powiedział: nie rzucajcie pereł przed wieprze. Ja nie wiem, od jakiego czasu ale myślę, że to był czas, kiedy żyłem jeszcze w tym gorsecie, że ktoś względem mnie zastosował to słowo. Ono nie dotyczyło Biblii. Ono dotyczyło czegoś wartościowego, co ja mógłbym nie wykorzystać. Albo co mógłbym zmarnować. I pamiętam, że wtedy mnie to bardzo zabolało. Że ktoś biblijnym słowem, ja byłem wtedy przewrażliwiony, że ktoś nazwał mnie wieprzem. On tak nie chciał. Pani też tak nie chciała. Ale ja już wiem, że to jest bardzo popularny tekst wśród wielu katolików. My znajdujemy się w tej chwili w absolutnie innej sytuacji, niż znaleźli się nasi rodzice, kiedy my mieliśmy 20 lat. Wszystko jest inne. Ja odnoszę się do tego słowa. W sumie prosząc was, żebyście nigdy nie używali tego słowa. Bo kto z nas ma taką władzę, żeby kogoś z ludzi nazwać wieprzem? To nie idzie tylko o słowo. To jest tak, jak ten jest pijak, jak wieprz leży w rowie. To nie idzie o tego wieprza. Tylko bardziej idzie o nas, którzy jesteśmy zaproszeni do naprawdę innego widzenia. Dlatego pozwoliłem sobie jakby do tego słowa powiedzieć: niech Pani da dwie Biblie. Bo jeżeli ten chłopak, który jest zięciem Pani, jest agnostykiem dzisiaj, to on może przyjść do Boga ze względu na miłość, którą ma Pani córka i również Pani. I to jest ogromne zadanie. To jest niesamowite, że on może mieć taką teściową, która go będzie kochać i która da mu... To nie jest przyzwolenie na grzech. Trudno mi teraz pokazywać. W naszej głowie może dziać się bardzo duża burza w tej chwili. Nie? Czy ta mama błogosławi tą swoją córkę, która żyje w grzechu? To nie ma nic wspólnego z błogosławieństwem grzechu. Córka podjęła decyzję nawet wbrew mamie. Mało tego, córka podjęła decyzję
przypuszczam, że wychowana bardzo bogobojnie, bo go szczerze kocha, ale on mówi nie dla sakramentu, mogła podjąć dwie decyzje. Jeżeli on mówi nie, no to ja też mówię nie. Ale ta ludzka miłość jest większa. My ją możemy ocenić, ale nikt nam nie dał takiego prawa, żeby ją oceniać. I stan jest taki, że ta młoda kobieta w tym mężczyźnie uznaje swojego męża. Nawet jak w oczach Boga nie jest mężem. Możliwe, że to jest tylko moje pobożne myślenie. Ale jeżeli mama da mu Boże Słowo, które on może nawet zniszczyć i potargać, to nie szkodzi. On będzie ten dzień, w którym potarga tę Biblię, bardzo pamiętał. Najprawdopodobniej tego nie zrobi. Możliwe, że przez długi czas nie otworzy jej. I jak mama będzie go kochać, otaczać go modlitwą, możliwe, że z tego agnostyka stanie się bardzo gorliwym katolikiem. Gdzie on ma doświadczyć Ewangelii? Ja nie znam go, więc mówię tylko teoretycznie. Możliwe, że to życie jest zupełnie inne, niż ja sobie tak pobożnie myślę. Zamykając to, jeżeli mamy stać, żeby kupić dwie Biblie, czy dwa razy Nowy Testament, dać dwa. I córce, i jemu. I również go błogosławić. Dziękuję. Ja tak chciałam dodać, że właśnie nie mam takie wątpliwości, czyliśmy na wśród cywilnych. I dla mnie to też była taka burza mózgu, czy faktycznie to będzie wyraz akceptacji jej jako córki, czy akceptacji tego, czego ja właściwie nie akceptuję, czyli związku cywilnego. Ale poszłam na ten ślub i chciałam pokazać po prostu swoją miłość jako matki. I od tego czasu, po 5 latach naszych relacji, zaczęły pójść w dobrym kierunku, w lepszym kierunku, gdzie wcześniej ona przez 5 lat do mnie się nie odzywała. To jest takie moje krótkie świadectwo i myślę, że to była dobra decyzja. Nikt 20 lat temu, albo 30, albo mało kto był w tej sytuacji, nie? Dla nas było to jasne. Jak moje siostry, mój brat mieli ślub cywilny, ślub kościelny, to tam 2 godziny wcześniej jechali jeszcze do Urzędu Stanu Cywilnego, albo moja siostra starsza tydzień wcześniej, w sobotę. A to w naszej mentalności, bo to się w ogóle nie liczy. Po prostu. To się normalnie nie liczyło. To nikt nie przywiązywał wagi do tego. Oczywiście, że również wtedy żyli obok nas ludzie, którzy nie byli katolikami, którzy to Urząd Stanu Cywilnego traktowali niesamowicie poważnie i niesamowicie uroczyście. Ale nasza mentalność była inna. Żyliśmy w zupełnie innym świecie. Ja czasem jestem tak sprowokowany przez życie, że coraz bardziej widzę, że rzeczywistość, która nas otacza, jest naprawdę bardzo podobna do czasów, w których żył Jezus jako człowiek. Bo to wiecie, przy tych dylematach takich, czy ja tam mam iść, czy nie, czy mam iść na urodziny do koleżanki, która pobłądziła. Możliwe, że należy często zadawać sobie pytanie, albo zadawać pytanie Jezusowi, albo wyobrazić sobie, że ja pytam Jezusa: Jezu, co Ty byś zrobił na moim miejscu? Poszedłbyś czy nie? I ja myślę, że wszyscy mamy taki zmysł wiary, że nie pomylimy się w odpowiedzi. Że Pan Bóg da nam bardzo dobre zrozumienie, co On by zrobił. Nie przyszedłem do sprawiedliwych, ale do grzeszników.
Paweł mówi do grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Było to dla mnie niezręczne pytanie takie, bo ono było bardzo osobiste. I mnie ono też dotknęło w tym wspomnieniu takim: przed gieniem nie będę rzucał pereł. Rozumiecie? Ale ja rozumiem dobrze to pytanie. I nie myślę sobie o tym, że to jest tak w głowie siedzi, że my rozróżniamy ludzi tak. Ale dzielę się z wami tak bardzo osobiście tym, bo myślę, że ludzka wrażliwość jest naprawdę wielka. I nawet jak siedzimy w pociągu naprzeciwko siebie, siadamy obok ludzi obcych, których nie znamy, oni zawsze siedzą tam z jakąś historią. A my zawsze ich oceniamy. No, trudno nie oceniać. Ale ważne jest, żeby tej ocenie dawać po prostu taką barierę. No bo dlaczego ten człowiek się w ogóle nie odzywa do mnie? Pozdrowiłem go, nie odzywa się. No więc zaraz idzie lawina myśli, dlaczego on taki jest. W ogóle 4 godziny jedziemy razem, w ogóle nie popatrzył na mnie. Siedzi tylko w tym telefonie. Z jakiegoś powodu tak ma. Możliwe, że cierpi bardzo. Możliwe, że jedzie na sprawę rozwodową. A możliwe, wraca z... A możliwe, że jedzie na drugi koniec Polski do szpitala, do swojego ojca, który umiera. Tego nikt nie wie. Dziękuję. Ja zanim zadam temat, pytanie będzie na końcu, chciałabym rozwinąć. Wczoraj ksiądz poruszył taki, na konferencji taki obraz sakramentu spowiedzi, konfesjonały, które zostały zamknięte i wtedy ludzie uciekli do psychologów. I nie ukrywam, że musiałam skorzystać z psychologa, co Pan Jezus swoją ścieżką poprowadził też odpowiednio. Powiem szczerze, że pani psycholog, która mnie prowadziła, potrzebowałam u niej tylko 3 wizyty. Troszkę mnie rozgryzła. W tym czasie straciłam najbliższe osoby, bo straciłam od siostry syna, który chodził do mojego przedszkola, z którym była bardzo zżyta. Miał blejaka mózgu i zmarł. W krótkim czasie straciłam mamę, która zmarła. Straciłam matkę chrzestną, która zaraz zmarła po mojej mamie. Straciłam męża, który w niedługim czasie odszedł i straciłam pracę. To była firma, którą prowadziłam przez 9 lat w przedszkole. I kiedy pani psycholog wzięła to wszystko do kupy, mówi, że straciłam tak jakby 5 osób naraz w jednym czasie. I ja tą żałobę muszę przeżyć. I tak mnie rozgryzła, że mówi, że czy jestem praworęczna, czy leworęczna. Mówi, że jestem praworęczna. Dał mi zadanie, żebym lewą ręką myła zęby przez dłuższy czas. I po tym eksperymencie zapytała się mnie, czy da się mieć lewą ręką? Mówię, że się da. Jest inaczej w życiu, bo nie mam tych osób, ale
da się żyć z tą lewą ręką. I nie ukrywam, że pani psycholog tak mnie rozgryzła i zapytała, czy skoro jestem tak blisko Boga, to czy nie znalazłam jeszcze takiego kapłana, który mnie poprowadził. I to mnie tak trochę popchnęło do właśnie stałego spowiednika. I te trzy wizyty mi pomogły, przestałam chodzić. I wczoraj moja córeczka w kawiarni była właśnie na takiej rozmowie z grupą Sychar i też poruszony był temat. Została zapytana, kim by chciała być w życiu. I ona powiedziała, że chciała być albo psychologiem, albo psychiatrą. I kiedy, nie było mnie przy tej rozmowie, ale kiedy wieczorem przyszłyśmy do pokoju, zadałam jej pytanie, bo też chodziła tutaj przez te dni na konferencję. Zadałam jej pytanie, bo jest pierwszy raz na takiej rekolekcji. Zadałam jej pytanie, Milenko, jak to tutaj widzisz, jak to odbierasz? I ona mi powiedziała takie słowo, które właśnie chciałabym to pytanie zadać za chwilę. Mówi, mama, to jest takie trochę dziwne. Mówi, jedna wspólnota, jeden Bóg i ktoś mi zadaje pytanie, kim chciałabym być w życiu, psychologiem albo psychiatrą i różne osoby mają różny pogląd na to. Mówi, że jedni mówią, że to jest potrzebne, a drudzy mówią, że to jest niepotrzebne, że wystarczy iść do kapłana, egzorcyzmy, że psycholog, psychiatra to nie jest tak jakby zawód, że to nie jest potrzebne, bo ksiądz pomoże. Czy jest potrzebny psycholog i psychiatra nam, czy tak naprawdę nie? To jest moje pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. W tym pytaniu, albo w tej opowieści rozumiem, że słowo, które wczoraj wypowiedziałem o tym niemieckim kościele, w którym się wydarzyło to, co się wydarzyło, mogło być źle zrozumiane. Wrócę na moment do tego. Przez 2000 lat wspólnota Kościoła, albo tak jak sakrament pokuty, ten uszny sakrament pokuty, jest setki lat. Ta praktyka odpuszczania grzechów, bo sakrament pokuty jest z ustanowienia Chrystusa. Jezus przyszedł do apostołów, dał im Ducha Świętego i mówi: komu odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone. Przez wieki sakrament pokuty i pojednania był niezwykle cudownym i nadal jest miejscem przebaczenia i uzdrowienia. Z jakiegoś powodu niemiecki kościół, patrz hierarchowie, mówią, to jest za staromodne. Upraszczam krzywdzę w tej chwili. Efekt był taki, że nie potrzeba się spowiadać po prostu. No więc dokładnie w tym samym czasie pojawiły się nowe miejsca przebaczenia i uzdrowienia. Zmierzam do wprost odpowiedzi, czy psychologia, czy psycholog i psychoterapeuta, czy psychiatra jest potrzebny, jest bardzo potrzebny. Myślę, że doświadczenie nasze jest takie, że wielu z nas korzystało i korzysta z pomocy psychologa lub
było lub jest na terapii. I moglibyśmy tu podnieść ręce, pokazując, że to jest dla nas naprawdę duże błogosławieństwo. Możliwe, że ktoś z nas korzystał z terapii lub z pomocy psychologa i przez jakąś nieudolność, przez niekompetencje albo przez inne jeszcze zewnętrzne czynniki, zamiast doświadczyć przebaczenia i uzdrowienia, to został rozłożony na łopatki i nie umie się pozbierać przez lata. Bardzo duża część ludzi, która się nie spowiada już lata, choć może, nie spowiada się ze względu na to, że w konfesjonale ksiądz ich skrzywdził. Owrzeszczał, ocenił, wypytywał, pogardził. To jest naprawdę pomyłka. Ten chłop nigdy tam nie powinien siedzieć. Mówię o tym, dlatego że i posługa sakramentu pokuty i pojednania, i nazwę to tak szumnie, posługa, powołanie do bycia psychologiem, psychoterapeutą, to jest naprawdę powołanie, które ma służyć przebaczeniu i uzdrowieniu. Są różni psychologowie, tak jak są różni księża. Ja też nie umiem, ja bardzo często, jak wiem, że ktoś jest w takiej rozsypce i ja też nie umiem pomóc, to mam takich kilku psychologów, do których mam telefon i oddaję. Po prostu. Ale bałbym się wysłać do kogokolwiek. No bo jeżeli ktoś przychodzi do psychologa, to naprawdę się przed nim rozbiera, jak przed lekarzem. Wy jako kobiety, kiedy idziecie do ginekologa, nie idziecie do byle kogo. Pytacie się, albo prowadzicie wasze córki dorastające do tego ginekologa, nie do innego. Bo wiecie, że on szanuje, bo jest mądry, bo jest również wierzący. Porównuje księży, spowiedź, terapię, ginekologa, bo w tych trzech miejscach dotykamy rzeczy bardzo intymnych, bardzo osobistych i bardzo delikatnych. Żadna z was nie poprowadzi swojej córki do ginekologa, jeżeli ten jest ordynarny albo wulgarny. A takich też nie brakuje. Jeżeli któryś z księży jest w konfesjonale chamski albo po prostu czuje, że cię lekceważy, no to też podejmujesz decyzję, nie idę tam. Dobrze jest być księdzem. Dobrze jest być psychologiem. Bardzo dobrze jest być bardzo dobrym ginekologiem. Ale uważam, że akurat te trzy profesje to jest naprawdę powołanie, a nie, uwaga, miejsce do zarabiania pieniędzy. Ani jedno, ani drugie, ani trzecie. Długa ta moja opowieść. Jeżeli tutaj są psychologowie czy psychoterapeuci, bardzo wam za to dziękuję, co robicie. Nie chciałbym być źle zrozumiany przez tą moją wczorajszą wypowiedź. Nie miałem absolutnie takiej myśli, mówiąc po co, na co, komu, w ogóle to jest B. Przez chwilę nie miałem takich myśli. Bardzo szanuję waszą pracę. Bardzo.
Jeżeli wy macie sami doświadczenie bardzo dobrych psychologów, macie takie miejsce, gdzie jest prowadzona naprawdę terapia właśnie z takim Bożym światłem, to nie zachowujcie tego w tajemnicy. Tylko mówcie o tych dobrych miejscach i o tych dobrych ludziach. I na sam koniec. Może być psycholog, który jest psychologiem, ale jego filozofia życia jest zupełnie inna niż nas jako ludzi wierzących. Myślę, że to, co powiem, nie jest wymyślone. Przypuszczam, że wielu z was się z tym spotkało. Że idąc i korzystając z psychologa, który jest człowiekiem niewierzącym, dla którego wartości chrześcijańskie nie są istotne, choć z etyki zawodowej jego, on nie powinien brać tego pod uwagę, z tej swojej filozofii. Ale myślę, że nieopatrznie nie jeden z nas mógł pomyśleć sobie, o, jesteście w kryzysie, proszę zadbać o siebie. Pani się nie martwi ani dziećmi, ani mężem. Niech pani w końcu ma 37 lat, tyle lat w bólu, niech pani zaczyna żyć. Osmolić go. Niech idzie. Łatwo tak powiedzieć. On tak może podpowiedzieć, choć zasadniczo nie powinien tak mówić. Ja nie jestem psychologiem. Ale myślę, że wielu z was jako rodzice i tak jesteście psychologami, bez certyfikatów. I my jako księża też takimi musimy być. Jeżeli córka ma to powołanie i może się kształcić w tym kierunku i w którymś momencie może mieć oczyszczone intencje, że będzie to robić nie dla pieniędzy, tylko dlatego, aby pomagać ludziom, z tego również będzie miała pieniądze. Niech zostanie. Niech będzie. Takich ludzi jest potrzeba bardzo. Jeżeli Jezus jest tym, który przyszedł uzdrowić, to nawet jeżeli będzie bardzo wielu dobrych, świetnych księży i spowiedników, to ten cały świat ludzi już niewierzących nie skorzysta z tej pomocy. Ale pójdą do psychologa. I Bóg może się nimi bardzo posłużyć. Dla ich uzdrowienia i zbawienia. To było pytanie do mnie, więc ja odpowiedziałem. Dziękuję. Na początku chciałem podziękować za tę rekolekcję, za to, że przed chwilą tyle słyszeliśmy o Słowie, o tym, że powinniśmy z Nim obcować, że ono jest w stanie zmieniać nasze życie, że rzeczywiście jest w stanie je przemieniać, budować. Ale moje pytanie jest takie zupełnie praktyczne, dlatego że ja się z tym musiałem zmagać kilkanaście lat temu bardzo poważnie. Może żeby oprzeć to na konkrecie, powiem kilka słów z swojej historii. Otóż w swojej firmie zostałem zdradzony przez swoich wspólników, którzy weszli do większej konkurencji.
wyciągnęli wszystkie kontrakty z firmy i firma po prostu upadła. Próbując ratować, jak wtedy myślałem, rodzinę, przepisałem cały majątek na żonę, przeprowadziłem separację dobra z chirurgiczną decyzją. Także to ja jestem odpowiedzialny za separację swoją od 19 lat. Niedługo potem rozstaliśmy się z żoną i, no i od 9 lat chyba jestem psycharzem. Zaraz po tych wydarzeniach, chyba już nawet po separacji, zostałem zaproszony przez Maryję do przez tak zwane katechezy zwiastowania ze wspólnoty nauki ekumenalnej. I tam już w pierwszym roku katechez usłyszałem dwa zdania, które były dla mnie bardzo trudne. Pierwsze, że historia każdego z nas jest święta. No i moja reakcja, okej, no taka jest moja rzeczywistość i ta moja historia jest święta, no świetnie, po prostu rewelacja. No i drugie zdanie, które też mnie potężnie wkurzyło, było, że Pan Bóg z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro. Ja mówię, aha, okej, dobrze wam mówić, wy macie inną historię, więc spróbujcie wyprowadzić dobro z tych moich historii. Ja naprawdę potrzebowałem kilku lat, żeby zweryfikować prawdziwość obydwu tych zdań. I wtedy chyba wydarzyło się to, o czym ksiądz mówił. Został rozcięty ten mój gorset i zacząłem żyć. Ale te pierwsze lata zmagania są niezwykle trudne. Ja celowo, prowokacyjnie zadaję to pytanie, bo myślę, że wielu z nas zmaga się z taką rzeczywistością, że tu i teraz on odszedł, ona odeszła, wszystko się mi nawet zawaliło, a wy mi tutaj mówicie, że moja historia jest święta i że Pan to wszystko potrafi przemienić. Jak to zrobić praktycznie? Jak z księdza doświadczenia, jakie kroki trzeba na tej drodze zrobić, żeby no, nie odpaść od Boga, po prostu nie odpaść od Boga i nie wiedzieć, słuchajcie, wy tutaj czystą teorię opowiadacie, a moja rzeczywistość skrzeczy. Dziękuję za to świadectwo. Podzielę się dwoma takimi obrazkami. Nie można ich porównywać. Myślę, że jakby schemat czy droga jest podobna, ale kaliber jest chyba dużo większy niż w moim przypadku. Ja miałem 31 lat, taki już właśnie wtedy, bez tego gorsetu już chodziłem wtedy. To biskup zaproponował mi albo wysłał mnie do Lublina na studia. W Prudniku tyle, co prawie, że skończyliśmy budowę kościoła, pół roku zamieszkałem na plebanii. To duszpasterstwo 20 parę lat temu to było naprawdę inne niż dzisiaj. Takie zjawiskowe, to wiecie, jako młody ksiądz, to po prostu, to był naprawdę ogień. To było po prostu niezwykłe. Zanim pojechałem do Lublina, zapakowałem swoje rzeczy, w którym mieszkałem, na plebanii. I takie doświadczenie, że coś zostało mi odebrane, bardzo
no ono jest banalne w porównaniu z większością waszych doświadczeń. Ale ono mnie bardzo złamało wtedy. Się żegnam z Piotrem, moim proboszczem i odpinam klucz z domu i daję jemu i zostaje mi tylko kluczyk z mojego UNO. I po prostu ten dom, plebanie, pod nieobecność proboszcza półtorej roku wcześniej, on miał tam umowę z niemiecką diecezją Paderborn podpisaną, że od 1 lipca jest tam na miesiąc na zastępstwie, tam te formalności muszą być duże. W czerwcu są duże opady deszczu. Budowa, którą mieliśmy rozpocząć około 10 czerwca, się po prostu przesuwa. Piotra i Pawła po swoich imieninach wyjeżdża, zostawiając mnie z teczką papierów, z numerem konta i z upoważnieniami i mówi: Geniu, nie będzie mnie przez miesiąc, proszę cię, żebyś zaczął budować z chłopami ten dom. Ja mówię o tym dlatego, że to mnie się wydaje, że to był dom, który ja zacząłem budować, w którym mieszkałem chwilę, oddałem ten klucz. I potem już się sypało przez kolejne lata, kiedy pojechałem do Lublina i tam już nikt ode mnie nic nie chciał. Nikt nie czekał na spowiedź. Nie miałem intencji, żeby odprawiać. Odprawiałem, ale dochodziło do mnie tylko do świadomości to, że ja jestem nikomu niepotrzebny. Pamiętam, to był listopad, padał deszcz, a ja przez 4 godziny po takim największym cmentarzu w Lublinie chodzę. I płaczę, jak ten deszcz. Mając świadomość, że już naprawdę nikomu nie jestem potrzebny, jeszcze ze świadomością, że inni myślą, że ja to jestem wyróżniony, bo będę robił doktorat. Wróciłem do akademika i poszedłem do kaplicy i po prostu płaczę jak dziecko i słyszę: Geniu, czy ty mnie kochasz bez tego całego splendoru i dobrych ludzi? I to pytanie mnie złamało zupełnie. Bo ze wstydem mówię: po prostu nie. A potem po 2 latach, kiedy jakby się wyrównało, to biskup jeszcze mnie wysłał na rok do Niemiec. Mieszkałem w pięknym miasteczku Moguncja nad Renem, na poddaszu. I tam doświadczyłem takiego, jakby ktoś mi zawiązywał gorset nowy. Jesteś absolutnie nikomu niepotrzebny. Wydawało mi się, że tam brakuje księży i jak się tylko dowiedzą, a kuria jest 150 metrów ode mnie, że ja po prostu będę miał full roboty. I jeden raz na 300 dni poproszono, żebym jechał na jakieś tam Rüsselsheim czy gdzieś tam na jakąś dzielnicę zastąpić księdza na jedną mszę. Jak rozmawiałem z rektorem, pytam się, czy mogę się dołączyć do mszy, to ojciec duchowny mówi, że u nas nie ma takiego zwyczaju, żeby była koncelebra, więc jak chcę, to wtedy i wtedy jest msza, mogę przyjść na mszę. Więc myślę: Panie, po co ty mnie tak prowadzisz? Co to w ogóle jest? To moje mikroświadectwo słabości mojej, myślę, że jest niczym z tym doświadczeniem i z wieloma waszymi doświadczeniami. Ale zmierzam teraz do, myślę, że nie tylko teoretycznej odpowiedzi na to pytanie, co robić. Podzielę się takim doświadczeniem, które usłyszałem. Ja teraz to namaluję. Ja myślę, że prawa autorskie nie są zastrzeżone do tego, co robię. Kiedy przeżywałem rekolekcje ignacjańskie u ojca, u księdza już świętej pamięci Bronisława Mokrzyckiego, to jedną z pierwszych kateches była taka katecheza, którą w tej chwili powiem w takim mega skrócie. Temat tej konferencji brzmi: siedź w budzie.
Chciałem, żebyście patrzyli na to, co będę malował. Tu jest kartka, tu jest oś liczbowa, tu jest przeszłość, tu jest przyszłość, a tu jest tu i teraz. W tym miejscu jest namalowana mała budka i tutaj mały ludzik, ja. Nad tą budą jest namalowane oko opatrzności i deszcz łaski, który Bóg daje tu i teraz. To Ignacego powiedzenie hic et nunc, tu i teraz. I ojciec Mokrzycki mówi tak. Nasze życie, każde, nie tylko ludzi wierzących, dzieje się zawsze na przestrzeni czasu. Każdy z nas ma swoją przeszłość. Każdy z nas ma swoją przyszłość, krótszą, dłuższą. Ale wszyscy żyjemy tu i teraz. Tak jak jesteśmy tu i teraz, tu na świętej Annie. I ojciec Mokrzycki mówi tak. Do Boga należy wieczność. Do Boga należy przeszłość, przyszłość. Jego imię jest Jestem. Błogosławieństwo, które Bóg rozlewa na tu i teraz. Natomiast, i teraz uwaga, w rzeczywistości duchowej, i ona dotyczy również ludzi, którzy nie są katolikami, którzy są nieochrzczeni, każdego. W rzeczywistości duchowej mocą zła zależy na tym, aby nas wyrwać z tej budy tylko po to, żebyśmy nie przyjęli błogosławieństwa. I ojciec Mokrzycki mówi, diabeł robi to na dwa sposoby. Z tej budy wyrywa nas do przeszłości, albo z tej budy wyrywa nas do przyszłości. I tu robi to na dwa sposoby i tu. Jak wyrywa nas do przeszłości, to przedstawia nam wszystkie nasze trudne doświadczenia, bolesne doświadczenia, grzechy, rany. Wszystko, żeby nas zmasakrować, wyrwać stąd i chce, żebyśmy się taplali tu. Ciągle żyjemy starym naszym życiem. Lub my żyjemy dzisiaj, a On nas wyrywa do przeszłości po to, żeby nam pokazać, że tak pięknie, jak wtedy, już nigdy nie będzie. Ale diabeł robi również tą samą zagrywkę, wyprowadzając nas do przyszłości. Podpowiadając dwie myśli. Pierwsza polega na tym, żeby nas wypełnić strachem przed tym, co jest nieznane. Więc ja żyję w ciągłym lęku, ciągłą obawą, ciągłym strapieniem, nieustannie, po prostu. Ja żyję tu. Tu się dzieje moje życie, ale ja już jestem tam. Lub daje mi tak podkręcone marzenia, że ja ciągle żyję tam. Na naszym przykładzie księżowskim. No, doświadczenie pokazuje, że my również jesteśmy na różnych miejscach i jakby w tej kategorii światowej również się pniemy. Jest wikarym, jest katechetą, jest na wiejskiej parafii, na miejskiej parafii, jest w katedrze. Coś jest zawsze lepsze, coś jest gorsze. I jeżeli ten młody człowiek nie wie, że żyje tu, to on ma lat 28 i on już jest starym dziadkiem niezadowolonym. Bo to, co on robi, to nie jest to, co on chciał. On jest tu na parafii i jakoś to przemęczy te 3 lata, bo on ma nadzieję, że on pójdzie do innego proboszcza, do innego, że w ogóle wszystko będzie jak w bajce. I przychodzi ten 3 lata,
No ale to nie jest to, po prostu on by już chciał być proboszczem. No, i on ciągle goni, ciągle jest niezadowolony, bo on ciągle marzy o czymś lepiej. To nie znaczy, że marzenia są złe, ale on zapomniał o tym, że jesteśmy zaproszeni do życia tu i teraz. Siedź w budzie. To się łatwo mówi. Jak ktoś ma lepsze rozwiązanie, to świetnie. Zdaje się, że to dla nas, dla ludzi wierzących, jest czymś niezwykłym, żeby żyć tu i teraz. Przykładów jest milion. Jeżeli człowiek nie żyje tu i teraz, to wszystko, co robi teraz, niszczy. Tak padło zdecydowana większość małżeństw. Przykładów tu na Śląsku jest bez liku. Mąż wyjeżdżał do pracy, żeby dzieciom było dobrze. On wyjeżdżał, żeby żonie niczego nie brakło. On wyjeżdżał, on ciągle uciekał z budy, on był ciągle nieobecny po prostu, bo on się martwił, co będzie, żeby dzieci miały zabezpieczenie, jak będą wielkie. Żeby dzieciom zabezpieczyć. On już zawsze żył tam. Uciekł z budy. Siedź w budzie, tak prosto, mówi ojciec Mokrzycki. Pamiętam, jak dzieliłem się tym z chłopakami w seminarium i jeden z kleryków mówi tak, no to ale tak się nie da. Żyć tu i teraz, nie akceptując, nie przyjmując tego i nie martwiąc się o to. Jak żyć tu? I ojciec Mokrzycki na to, ja wtedy tego nie powiedziałem chłopakom, ale potem to pytanie obudziło to we mnie. Ojciec Mokrzycki użył takiego, to jest pewna gra słów, ale to nie jest tylko poezja. Ojciec Mokrzycki mówi tak, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to wyobraź sobie, że ta Buda to oko opatrzności, że nad tym malujemy kółko, które oznacza Chrystusa Eucharystycznego. I będąc przy Nim, tu i teraz, uwaga na to, co powiem. Przeszłość taka, jaka była, oddaj Bożemu miłosierdziu tu i teraz, a przyszłość tu i teraz oddaj Bożej opatrzności. Miłosierdzie i opatrzność. Nie roszczę sobie prawa do tego, żeby dać taką złotą receptę. Ale wierzę, że jest to bardzo głęboka odpowiedź, żeby z tym wszystkim, co nas po prostu przerasta i z czym sobie nie dajemy rady, niezależnie czy to należy do przeszłości, czy do przyszłości, przez wiarę przynieść do Jezusa. To jest, jak jesteśmy na Eucharystii. Albo to jest, jak jesteśmy na adoracji. Myśmy, nie wiem, czy Paweł, ale ja, moje pokolenie księży, wychowani byliśmy między innymi przez księdza Stanieckiego. To jest człowiek, który ze Stanisławowa przyjechał, jak się kończyła wojna druga. Wysadzono go tu na wysokości Gliwic. Tam się wychował, dzieciństwo, seminarium. I potem od młodego bycia księdzem do końca swojego życia. Nie żył długo, nie wiem, czy myślę, że nie miał 70 lat, jak umarł. On czasem nam, klerykom, mówił tak. Skończcie się już spowiadać z tych waszych roztargnień na modlitwie i rozproszeń. Bo będziecie się tak spowiadali całe życie.
I mówi dalej, uwaga, uczyńcie z waszych rozproszeń temat modlitwy. Jak my przychodzimy tu dzisiaj, albo jutro będziecie na adoracji, wejdziecie do kościoła na 2 minuty. Przecież nikt nie zostawia swoich zmartwień przed kościołem. Tylko z pełną głową przychodzimy. I ja już rozumiem, że Pan Jezus nie chce, żebyśmy byli tak sterylni i tak odizolowani i tak w innym świecie, że my już tu tylko skupieni na Nim lewitujemy. To nie potrzebuje tego. Możliwe, że my tak czasem chcemy. Albo możliwe, że jesteśmy w duchowość jakąś wkręcani taką, która sprawia, że my musimy się wyzwolić z siebie. A Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Właśnie z tym, z tą biedą. Panie Darku, dziękuję za to i dzielę się tym, co wierzę, że Duch Święty mi podpowiada. Mam nadzieję, że nie mędrkując i nie mając rozwiązania takiego, ale dzielę się tym, co Pan Bóg pozwoli mi zobaczyć. I wierzę też, że wy właśnie to robicie. Ja wam za to dziękuję. Ja bardzo dziękuję za ten obraz. Dziękuję. Chciałbym powiedzieć o łasce Pana Boga w moim życiu. Bo ja to oczywiście przeżywałem zupełnie inaczej, ale z tego mojego obrazu, mojego życia, w którym miałem łaskę studiów, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, w którym miałem wiele łask wyjazdów zagranicznych. I w mojej głowie był taki obraz, że ja po prostu mam w życiu być top managerem i koniec. Pan Bóg przeprowadził mnie poprzez te trudności do rzeczywistości, w której opiekuję się ludźmi, którzy sami w sobie w życiu nie radzą. Robię masaże, udzielam korepetycji. Nie wiem, co się jutro wydarzy. Często zdarza się tak, że jak mnie bracia we wspólnocie pytają, czy zrobimy w przyszłym tygodniu wycieczkę, mówię, jeśli Pan Bóg się pozwoli jutro obudzić, to zobaczymy, co będzie, nie? Nie zanosi się na to, żeby miał emeryturę. Nie mam własnego domu, ale ja taki szczęśliwy, jak dzisiaj, ja nigdy nie byłem. I nie jest puste słowo. To On zmienił moje serce tak zupełnie. I pokazał, że to wszystko, co się wydarzyło, było potrzebne, a chociażby dlatego, że gdyby to się wszystko nie wydarzyło, to ja Pana Boga nie miałem takiego miejsca w swoim życiu. No bo dlaczego to był potrzebny? A on mi powiedział bardzo prostym językiem, koleś, ja mam inny plan na twoje życie i pozwól mi, że ci go pokażę. No, potrzebowałem prawie 19 lat, żeby przejść tą transformację i zobaczyć, że w jego planie żyje się w wolności. Ja naprawdę przeżywam głęboko biblijne słowa. Jak ktoś młody rodzice chciałeś, a jak się zastanawiałeś, to przyjdą, przepraszą cię, pójdziesz, gdzie nie chcesz. I to jest moja rzeczywistość. To jest moja dzisiejsza rzeczywistość, która czyni mnie człowiekiem szczęśliwym. Chwała Panu.